To jak, Andrzeju, oceniasz dzisiejsze skoki konkursowe? Number 18, Ernest from Slovenia. W znaczeniu lepsze jak wczoraj. Wczoraj też mieliśmy Slovenia. Troszkę takiego pecha do warunków, że ta grupa, w której żeśmy jechali, no nie miała zbyt korzystnych i niestety wycięło nas, tak mówiąc, z konkursu i nie dostaliśmy, nie udało się nam zdobyć tych punktów, być w 30. Skoków można być zadowolony, jednak w dalszym ciągu brakuje mi obycia w konkursach. Bardzo mało mamy startów, tego zawodnik poza kadrą też nie mamy środków, żeby wyjeżdżać na jakieś zgrupowanie. Liczymy tylko na skocznię w Zakopanem Szczyrku. Jak nie było śniegu, nie było skoczni przygotowanych, to zostawał nam tylko trening do zrobienia na sali siłowej, a jednak to albo techniczny na wózku, ale to nie jest to jak na bycie i oddawanie skoków. Masz problem z... Ile miałeś w ogóle treningów przed tym konkursem, takich na skoczni? Ciężko mi się określić, ale gdzieś mam wykonane około 100 skoków, no 80 do 100 skoków na śniegu. W moim przekonaniu jest to dla mnie niewystarczające. Nie mam pewności jeszcze w tych skokach, żeby móc iść i wykonywać to na 100%, mam obawy jakieś, ale to jest spowodowane tym, że brakuje mi skoków i czuję. A na czym musisz najbardziej pracować w tym momencie? Chodzi o te skoki. No głównie moim problemem jest takie, że bardzo długo szukałem pozycji dojazdowej odpowiedniej do moich proporcji na ten moment. Wcześniej będąc zawodnikiem w kombinacji norweskiej, moja jakby budowa była troszkę inna i ciała i teraz dopiero od jakiegoś czasu udało się nam dopracować tą pozycję, której czuję się lepiej i teraz chcemy tymi skokami powtarzalnymi utrwać to jak najlepiej i przyzwyczaić się do tego, żeby to dało jak największe rezultaty. A jak warunki ocenia? Dzisiaj było lepiej? Czy był podnarty wiatr? W pierwszym serii były warunki dobre. Nie powiem, że miałem jakieś złe. Trafiłem na dobre warunki. Końcówka znowu było gorsze, miała warunki, więc była taka pierwsza seria loteryjna. A ta druga mi się na razie wydaje, że jest spoko i nie ma jakichś większych zawahań wiatrowych. Krzysiu, z Zakopanem arktyczne mrozy, jak sobie z nimi radzicie? Jesteśmy przyzwyczajeni. Andrea Moraz, 116 metrów. Wyjeżdżaliśmy do Skandynawii, więc tam temperatury minus 20, a przy wietrze były odczuwalne jeszcze większe, więc dla mnie to ja jestem przyzwyczajony. Krzysiu, ja mówił, że narzekał na Belken, że jest za nisko. U ciebie w tym przypadku też było, że była za niska? Ale chodziło o konkurs wczorajszy? Nie, dzisiejszy, dzisiaj. No nie dziwię się jury. Widziało, mieli przy sobie pomiary, nie? Wszystkie wskazówki im pokazywały, że warunki są dobre, a no jury musi dbać o zdrowie zawodników. Niektórzy zawodnicy są tutaj bardzo mocni, więc mieli na pewno obawy, że mogą tutaj bardzo dalekie skoki, więc myślę, że była dobra decyzja w pierwszej serii. A wy do tych belek jesteście przyzwyczajeni, czy skaczecie na ogół na treningach z wyższych? No różnie wygląda. Jeśli są warunki dobre, bardzo dobre, to skaczymy w okolicy tych belek. 11, 12, tak gdzie była ustawiona. Jeśli są gorsze, to wtedy bierzemy troszkę wyższy rozbieg lub też zależy od skoków. Jak mamy gorsze skoki, no to niektórzy zawodnicy wolą z wyższych rozbiegach, na większej prędkości, mniej używać siły, skakać, pracować nad techniką. Ja jestem właśnie z takich zawodników z wyższych belek, żeby pracować nad techniką. Jak jest dobrze, wchodzimy niżej i wtedy robimy bardziej te już skoki takie na maksymalne siły. A współpracujesz z psychologiem? Psychologiem? Tak. Na ten moment nie. Pracuję tylko, w tym roku udało mi się popracować na biofeedbacku, więc maszynie, która poprawia koncentrację, skupienie się oraz rozluźnienie. W tych aspektach udało mi się osiągnąć pozytywne efekty. Do tego włączyłem do swojego planu trening elektrosymulacji, czyli wykonuję ćwiczenia podobne do skoku, wykonane na skoczni, tylko jestem ubrany jakby specjalną kamizelkę, specjalne ubranie, które
obciąża mięśnie przy wykonywaniu ćwiczeń, ale nie obciąża do tego stawu. Mhm. Dlatego to jest coś nowego. Dużo zawodników z zagranicy już takich na wysokim poziomie, jak na przykład Bolt korzysta z tego. Ja dostałem możliwość takiego treningu w Krakowie i na razie nie powiem, jakie są efekty, bo to były tylko 4 treningi. Musiałbym cały sezon na to poświęcić i wtedy mógłbym więcej wypowiedzieć się na ten temat. Masz jakieś plany startowe na następny raz, weekend może? Na razie ciężko jest mi powiedzieć, ale mam nadzieję, że jeśli chodzi o Puchar Świata, będę zawodnikiem przed skoczkiem. Chciałbym poskakać sobie troszkę, bo będzie okazja do tego, a później wszystko zależy od mojej dyspozycji, od trenerów kadrowych. Kadra ma pierwszeństwo niestety i my mamy mało do gadania. Musimy być 2 razy lepsi od nich, żeby móc jakieś swoje zdanie dodać do tego. To dziękuję bardzo. Dziękujemy, życzę powodzenia. Dzięki.